Siemaneczko, witajcie serdecznie. Sekundeczka, start w Firodzie oczywiście. Dobra, tu mamy naszego typa. Czyli to jako przesłuchanie. Ok, mamy robotę. Dobra, tutaj ich okradliśmy, to możemy iść chyba dalej, co? Można to jakoś zamknąć. Troszkę tego jest. Dobra, chować to. Ciągle mamy kłopot z mrużeniem oczu. Ale jakoś to może ogarniemy. Gdzie my mamy iść? Dobra. No. Coś się spindoliło w tej grze i sami widzicie, że jest tak, jakbyśmy mieli skaner włączony. F, cały czas naciskam, ale tu mi nic nie daje. Patrzcie, można skanować i jednocześnie kodę oporządzać kodę ciężkim działkiem. Ile mamy amunicji w ogóle, tak? Troszkę tego jest chyba, co? Coś się zgubiło. W ogóle mi klawiatura nie działa. Escape nie działa. O, w końcu. To mnie zaskoczyło. Można tak schować tą giwerkę? Dziwnie to. Sterowanie jest dziwne, co nie? Kiedyś na R można było chyba chować. Dobra. Okidoki. Misja rodzaju nagrodę za głowę z tablicy misji. Arkusz przy obszarze, znajdź arkusze przy... Aha, to tam. Dobra, idziemy do tego arkusza. Znajdź te arkusze. Powinno to jakoś wyświetlać fajnie. Sprawdź, mieć... Dobra, tam są arkusze. No, już, siup. Hop, siup. No. Trzeba to tutaj. Kosteczka. No, musi poznać. Właśnie mi brakowało tego arkusza jednego. Więc sobie to zaraz ogarniemy. Czy to nie będzie czasami w tym? W tej miejscówce dla tych?
dla zastrzeżonej, tylko czy dla potowych. Baw się teraz dobrze, szukając jakiejś kody arkusza. Gdzie to mogę polecieć? Tak ma kogoś? Może ktoś to zgadnął. Przepraszam. Przeziębienie. Czy to może być gdzieś tu? Pana. Teoretycznie powinno być gdzieś tutaj, co nie? W ogóle zniknęła mi ta misja, kurde. Patrzcie, tu na górze coś jest. To jest? Arkusz. Bingo. Gdzieś tam dojść teraz, kurde, psia kosteczka. Wiem, gdzie to jest. Tylko ja nic nie widzę. Jestem w ciemnym miejscu. Czy ja spadłem gdzieś? Nie. Bez jaj. Czemu tak, kurde, tutaj nic nie widać? Latarka. Elkę chciałem jakiś LTF. Świetnie. Jak ja tu kurwa spadłem? To jest śmieszne. Zaraz mi jakaś ryba zjeżdża, akurat. Jedna z tych większych. Nie, nie, nie. Żadnych wymiany sprzętami. Żadnych takich. Jest ciemno, jest noc. Jakimś cudem spadłem. Świetnie, fenomenalnie. Te będę do windy. Jeszcze mi się tak mizga, kurde, ten obraz. No, oni naprawdę, kurde, są wredni. Świetna zabawa, naprawdę. Tu jest coś, ale... Czy tam będzie wejście, to ja nie mam pojęcia. No, płynie, płynie. Zaraz mnie coś dopadnie, kurde, jeszcze będzie tyle z tego. Będę podskakiwać. Jest zbyt dużym obciążeniem, na serio. Fajnie. Fajnie, że cokolwiek tutaj widać. Chyba mam betonowy ten. Oczywiście znowu nic nie widać. Nie wiadomo, czy kurde, tutaj coś było. Czy coś zniknęło. Skoro ja się wziąłem tak daleko od słupa. Alfa, chyba odlecieli. Chyba nikogo nie obchodzi to, że ktoś wpadł do morza. Służby ratownicze tutaj nie działają, nie ma ratownika. Żenada. Jak to się stało? Za chamstwo, buractwo. Nie wiem, jakieś bugi chyba, albo no, tam dziura była, albo coś. Czyż nie widziałem. Super. Tędy do wyjścia. O, jak podskoczyłem. Tak się jest. Boże, masakra. Jak do tego doszło, kurde, że tutaj spadło tak haniebnie.
Tak dobrze mi szło. To jest gdzieś tutaj zapewne. To podejrzewam. Znajdzie arkusz. No ja wiem, gdzie jest ten arkusz. Jakim cudem ja tam spadłem na dół? Kiedy mi ktoś powie, tędy żeśmy tego. I tutaj spadłem na dół gdzieś. On jest tutaj. No i jak ja mogłem tutaj? Chyba, że tutaj jest coś. Patrzcie. Jest to jakaś latarka? Nie mam latarki, co? Mogę o niej zapomnieć. Dobra, to czyli tutaj się pakujemy w problemy. Spadam na dół. A jak tam dotrzeć na górę? Musi być jakiś pomysł. Sposób tędy? Poskoszchami. Ach, nie chcę podskoczyć. No, byłaś już tak blisko. Wysić się troszkę. Chamstwo. Trzeba było tam jakoś tędy iść. Nerwuje mnie to, ale nie sądzę, żebyśmy tam jakoś wleźli. Tędy? A. Jest na to. Ej. Mistrzu. Mistrzuniu. Dobra. Boże. Mamy te nieszczęsne. Wyobraź sobie, że nie. Teraz akurat nie potrzebuję, żebyś mi pomogła nosić jakieś rzeczy. No, wróć do Hongli. Ja mam coś. O, jest nasza specjalistka od pomocy w rozwiązywaniu. Że będzie to ciężka praca, ale ktoś musi ją wykonywać. Tak, ja wiem. Lubię ją. Ej, kogo ja widzę. Chcesz otrzymać kolejną darowiznę? No trudno, raz dziennie musi wystarczyć. Chcę cię ogłosić z kasy. Mam twój arkusz. Chyba z miłej strony. Piątka z plusem. Teraz mogę zająć się rachunkami. Jak prawdziwa prezeska. No. A tutaj obiecana tabliczka. Możesz przekazać znajomemu technikowi, że tam nie zaglądałam. A nawet gdybym zaglądała, i tak bym połowy nie zrozumiała. No cóż, jak na marketingowca jesteś całkiem spoko. Ja bym ją przygarnął, kurde, ale jak można się nauczyć dobrze, żebrać? Możecie spać? Kurde, szkoda. Szkoda mi tej dziewczyny, że ją zostawiamy tutaj. To jest bez sensu. Pytanie, chcesz otrzymać kolejną darowiznę? No, chciałbym jej dać kolejną darowiznę. Nic, trudno się mówi. Przecież sympatyczna osoba. Co my tam jeszcze mamy? Dostać przesyłkę Salinisowi. Dobra, zapiszmy sobie grę może. Dostarczmy przesyłkę z Salinisy. Mam dużo kradzionych rzeczy, więc fajnie by było wejść na górę. I tutaj elewacja. Idziemy z przesyłką. Nie będzie, że mamy. Dobra. Gdzie? Co będzie, że znowu nie spadł, kurde, w tej. Czekajcie, tutaj jest to teges i tu jest. Co to jest? Zdobyć tabliczkę wyznawcy. Czekajcie, co? Zdobyć tabliczkę wyznawcy. Dobra, idziemy najpierw do Salinisa. Dobra, idziemy. Tędy nie wejdziemy, oczywiście, że nie. Co to ma być? A. Dostasz paczki z... No tak, weźmiemy. Dobra. Chyba to wszystko, co?
Czyli te zadania są tutaj samoobsługowe, usuwanie nagrody. Zagłowa? Samoobsługowe kioski przymierza trapicieli do usuwania listów gończych. Jeśli ktoś zasiedla wykładał i wyznacza nagrodę za twoją głowę, to nie martw się. Rozwiążemy dla ciebie ten problem za niewielką opłatą. Z naszych danych wynika, że w tej chwili nie poszukujecie żadna z frakcji zasilonego układu. Zapraszam do ponownej wizyty w celu skorzystania z naszych usług. No cóż. Przykrość, przykrość. Ach, ona mnie wkręca z tym. Ej, ja ci powiem, ale jednak nie powiem. Dobra, idziemy sobie do działu handlowego. Powinno być gdzieś tam chyba, koło banku. To tu byśmy skoczyli. Dobra, możemy przeskoczyć. Czekaj, czy można okraść bank ponownie? Niestety, ale wszystko zostało już wykonane. Dobra, tu gdzieś tutaj. Gdzie jest Try the East Power? Boże, zgubiłem się. We własnym mieście. Tyle tłumu. Tam jest. To jest zadanie z miedzią. A my przypadkiem trafiliśmy w właściwe miejsce, tylko gdzie jest przy funcie? Tutaj jesteś, dobra. Przejdźmy do interesów, kolego. Tak, tak. Ja wiem, na siebie się do perswazji, dobra. No dobra. Zapiszmy sobie. Tu też chyba nic za bardzo nie idzie ukraść. Żadnego. Nie, nie, nie. Chciałem cię tylko ukraść. Okej, nic nie ma. Ciekawe, bo zgadnął całkiem sporo kasy. No dobrze. Teraz tak, musimy zrobić zadania. Czyli tutaj mamy sklep z robotami. Co jest? No, tak, nagroda. Dobra, chyba musimy jakieś misje wykonać. Okej, będziemy mieli dwa zadania. Prawdopodobnie jedno w sklepie. Zobaczmy sobie. Pozmawiaj z beczką. Gdzie jest wejście? Tutaj. Gdyby jest to. Tak. No, tak. Mamy dwa jakieś te. Do usług. Znowu tutaj posłuchaj. Powiedz panu Okabijo, że staram się jak mogę, ale to wszystko jak krew w piach. Zaskoczyło mnie to powitanie. Staje się, że bierzesz mnie za kogoś innego. Mogę sobie pójść, jeśli to jest zły moment. Zaskoczyło mi to. A więc ty, moment, znowu wszystko popsułam do diabła. Niech chodzi o dług pana Kabigo. Wobec. Co za żenada. Zacznijmy od początku. Jestem Chloe Kennard, ale możesz mi mówić Chloe. Przepraszam za ten wybuch. Chyba trzeba zacząć nowy nosić identyfikator. Nie tak się traktuje potencjalnych klientów. Okej, tutaj może. Sama nie wiem. Może boi się, że mnie nie zastanie i będzie musiał mieć do czynienia z moim ojcem, kimś, kto ma znacznie mniej cierpliwości ode mnie. Zaledwie kilka tygodni temu zapłacił jakiemuś biedakowi, żeby tu przyszedł i poprosił o więcej czasu na spłatę. Dlatego tak się cię potraktowałam. Chyba nie tak się traktuje potencjalnych klientów. Masz całkowitą rację. To było bardzo nieprofesjonalne. Cała sprawa z panem Oka Dijos, Neon Mining League ciągle zaprząta mi głowę.
Musimy, nie chcesz się wtrącać w twoje interesy. Nie wyglądasz na kogoś, kto łatwo wytraci z równowagi. Zwykle tak nie jest, ale w tym przypadku pan Kablicz naprawdę daje mi się we znaki. W jaki sposób? Jest win sporo pieniędzy. Dam mu mnóstwo czasu na zgromadzenie pieniędzy, ale cierpliwość mojego ojca się kończy. Nawet mówiąc, nie wiem, jak długo zdołam to jeszcze powstrzymywać. W końcu ojciec zrobił coś głupiego. Powiedz mi, swój ojcu. Neil jest prezesem Celtcorpu, całego tego Majdanu. Jeśli go zapytasz, powie ci, że zaczął od zera i ciągnie, w ciągu niecałych 30 lat zbudował mega korporację. Dlaczego mam cię nazywać Chloe? Bo mój ojciec ma szalone poczucie humoru, a ja nienawidzę imienia Clover. Serio? Jak to w ogóle brzmi? Że brzmi coś, kierujesz biurem. Boże, mogę ci... To niezwykle mylę. Miłe. Miłe. Miło, że chcesz mu pomóc. To, że pracuję dla mega korporacji, nie znaczy, że nie mam serca. Sabu, to znaczy pan Okobo, to jeden z najmilszych ludzi, jaki znam, szczególnie w tym mieście. Przepraszam. Już jestem, porozmawiam z nim. Po prostu od razu spłacę jego dług. To gromadzona suma kredytu, nie mogę ci na to pozwolić. Po prostu z nim porozmawiaj, niech przyjmie. Jeśli załatwi sprawę długo, będę bardzo wdzięczny. Ciągle o tym myślę nawet. Aha. Jak on narobił? Kiedy otworzył sklep do asortymentu, wprowadził nasz sprzęt. Wydał mnóstwo pieniędzy, których nie miał. Biznes idzie mu kiepsko, bo od dawna zalega z opłatami. Otwarcie firmy związane z górnictwem na planecie niemal w całkowicie pokryte oceanem to nie jest raczej najmądrzejszy z planów biznesowych. Chciał też obsługiwać przybyszów podróżujących przez nasz układ, ale to także nie wypaliło biedak. To po co, żeście mu sprzedawali, jak takie były problemy? Buntownicza córeczko. Buntownicza córeczka, dobra. My mamy jakiś biznes tutaj obok, co? Aha, bo to jest ten center. Czekajcie. Aha. Muszę przyznać, że ten interes z Saburem nie daje mi spać po nocach. Rozumiem, dlaczego zaczynam go to męczyć zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Saburo to dobry, honorowy człowiek. Duma nie pozwoli mu przyjąć moich pieniędzy, ale nie rozumiem, że gra jest ustawiona. Nawet w lepszych czasach zmienne stopy procentowe mają na celu cię przetłoczyć. Chcę go tylko potraktować uczciwie. Nie wierzę we wszystko, co siedzi mu w głowie, ale wierzę w niego. Potrzebuję partnera finansowego, który będzie w stanie go pokierować. Kogoś, kto będzie chciał dla niego jak najlepiej. Ze względu na moją pozycję może wystąpić konflikt interesów. Pomijając moje uczucia, naprawdę chcę mu pomóc. Dobra. No bo nas zauważono, Hanna wyraczana. Musimy to zrobić ładnie. Kurde, to nie ten. Aha. Raz, dwa, trzy będą. Dobra, myślę, że tutaj byśmy się znaleźli. Może te? Tak. No, cofnij. Cholewka nie wypaliła. Czyli ten klucz nie nadaje się do tego. Albo to.
siłą rzeczy. Dobra. Dobra, i co teraz? Wróć do e-mail, wierzę godzina, przesłanie programu, zainicjowane automatyczne uruchomienie, przesłanie plików, wyszukiwanie się zlokalizowane, uzyskane dostęp do serwera, przesłanie plików, wykonane, czy ukończone, historia ukończone. Zlecenie transportowe w trakcie, minik stanu przetwarzania. Dobra. No i super, już mamy porobione. Jeszcze im coś zajmamy tutaj. Kurczę, notatniki tak słabo trochę. Ale to ten ochroniarz musiał być też przekupiony, że on sobie tak poszedł z tego miejsca. Co my tu mamy? Paczkę kawy. Steczki. Zajmaliśmy trochę teraz. Wielkie kaktusy. Kierownik. Dasz mi pracować, czy dalej będziesz to zawracać mi głowę? Stary, już nie będziesz miał pracy. Co jest? Piwo. No. Spróbujmy to ukraść. No dobra.